Słowo Boże na każdy dzień. Wszystkim, czego szukał Piotr, było serce Boga. Starał się spełnić jego pragnienie. Niezależnie od cierpienia i przeciwności losu, niezmiennie chciał to pragnienie zaspokoić. Nie istnieje większe dążenie dla wierzącego w Boga. To, czego szukał Paweł, było splamione jego własnym ciałem, jego własnymi koncepcjami oraz planami i schematami. W żadnym wypadku nie był wykwalifikowanym stworzeniem Bożym, kimś, kto starał się spełniać pragnienie Boga. Piotr starał się poddać planowym działaniom Bożym. I mimo, że dzieło, którego dokonał, nie było wielkie, motywacja stojąca za jego dążeniem i ścieżka, którą szedł, były właściwe. Mimo, że nie udało mu się zdobyć wielu ludzi, był zdolny dążyć do drogi prawdy. Z tego powodu można powiedzieć, że był wykwalifikowanym stworzeniem Bożym. Dzisiaj, nawet jeżeli nie jesteś robotnikiem, powinieneś być w stanie spełnić obowiązek stworzenia Bożego i starać się w pełni poddać planowym działaniom Bożym. Powinieneś być w stanie być posłusznym, niezależnie od tego, co Bóg mówi, oraz doświadczać wszelkiego rodzaju udręk i oczyszczania. A mimo swojej słabości, powinieneś wciąż być zdolny do kochania Boga w głębi serca. Ci, którzy przejmują odpowiedzialność za swoje życie, są gotowi do spełniania obowiązku stworzenia Bożego. A pogląd takich osób na dążenie jest właściwy. Są to ludzie, których Bóg potrzebuje. Jeżeli wykonałeś dużo pracy i inni zdobyli Twoje nauczanie, ale sam się nie zmieniłeś i nie dałeś żadnego świadectwa, ani nie posiadłeś żadnego prawdziwego doświadczenia, także na koniec życia nic z tego, co uczyniłeś, nie niesie świadectwa, to czy jesteś kimś, kto się zmienił? Czy jesteś kimś, kto dąży do prawdy? W pewnym okresie posługiwał się Tobą Duch Święty i wówczas wykorzystywał tę część Ciebie, która mogła pracować, a nie używał tej, która nie mogła pracować. Gdybyś starał się zmienić, to byłbyś stopniowo udoskonalany w procesie posługiwania się Tobą. Jednak Duch Święty nie przyjmuje odpowiedzialności za to, czy ostatecznie zostaniesz pozyskany, gdyż zależy to od sposobu Twojego dążenia. Jeżeli nie zachodzą zmiany w Twoim osobistym usposobieniu, to wynika to z tego, że Twój pogląd na dążenie jest nieprawidłowy. Jeżeli nie otrzymasz nagrody, to jest to Twój problem. A to dlatego, że Ty sam nie wprowadziłeś prawdy w życie i jesteś niezdolny do spełnienia pragnienia Boga. Tak więc nic nie ma większego znaczenia niż Twoje osobiste doświadczenia i nie ma nic ważniejszego od Twojego osobistego wejścia. Niektórzy ludzie stwierdzą: tak wiele pracy uczyniłem dla Ciebie, a mimo, że nie było sławnych osiągnięć, to i tak byłem skrzętny w mych staraniach. Czy nie możesz po prostu wpuścić mnie do nieba, abym mógł spożywać owoc życia? Musisz wiedzieć, jakiego rodzaju ludzi pragnę. Ci, którzy są nieczyści, nie dostaną zezwolenia na wejście do królestwa. Ci, którzy są nieczyści, nie dostaną zezwolenia na kalanie ziemi świętej. Nawet jeżeli wykonałeś dużo pracy i pracowałeś przez wiele lat, to jeżeli na końcu nadal jesteś żałośnie brudny, według niebiańskiego prawa niedopuszczalne jest, abyś chciał wejść do mojego królestwa. Od założenia świata po dziś dzień nigdy nie oferowałem łatwego dostępu do mojego królestwa tym, którzy zabiegają o moje względy. Jest to niebiańska zasada i nikt nie może jej złamać. Musisz szukać życia. Dziś ci, którzy zostaną udoskonaleni, są takim samym rodzajem ludzi jak Piotr. Są tymi, którzy szukają zmian we własnym usposobieniu i są gotowi nieść świadectwo o Bogu i spełniać swój obowiązek stworzeń Bożych. Tylko tacy ludzie zostaną udoskonaleni. Jeżeli jedynie dbasz o nagrody
i nie starasz się zmienić swojego życiowego usposobienia, wszystkie twoje wysiłki będą nadaremne. I jest to prawda niezmienna.